grudniu dodatkowe 20% zniżki. Warto. Wartą bez obaw. Oto jego samochód. Sam Marian Bublewicz, rajdowy wicemistrz Europy, sześciokrotny mistrz Polski. Bubel, bo tak nazywają mistrza przyjaciele, powiada, że nikt nie jeździ bezbłędnie, ale ciągle należy się doskonalić. Spójrzcie Państwo, jak jeździ człowiek bliski ideału w opanowaniu kierownicy, a potem posłuchajcie jego rad i propozycji. Dzień dobry Państwu. Nie namawiam Państwa do takiej jazdy karkołomnej. Namawiam Państwa do jazdy spokojnej, bezpiecznej, przyjemnej, ale jednocześnie szybkiej. Ten samochód, który w tej chwili tutaj widzimy, jest to samochód marki Ford Sierra Cosworth RS z napędem na tylne koła. Co to znaczy? W zasadzie większość kierowców wie. Napędzane są tylne koła. Te samochody również tego typu jak ten są z napędem również na cztery koła. Ten egzemplarz, który przedstawiam, jest z napędem na koła tylne. Samochód wizualnie z zewnątrz w zasadzie niczym się nie różni od samochodu seryjnego. Rzeczy bardziej ciekawe, techniczne rozwiązania, nowoczesne rozwiązania, które są bardzo potrzebne w samochodach sportowych, w takich samochodach jak ten, są ukryte pod maską silnika, pod maską bagażnika, pod podwoziem i tak dalej. Zaczniemy może te wszystkie po kolei, te wszystkie nowinki techniczne tutaj przedstawiać. Zacznijmy może od komory bagażnika. Tu już widzimy od razu wielkie zmiany. Nie ma miejsca na walizkę, na torbę, na bagaż. Jest takim dużym obiektem, który się rzuca od razu w oczy, jest koło zapasowe. Koło zapasowe jest zamocowane na specjalnych paskach, które można błyskawicznie poluzować, wyjmując koło w wypadku jakiejś awarii. Dalej widzimy te wszystkie blachy aluminiowe. To nic innego, jak to są obudowy pomp paliwowych w podłodze. Tu natomiast obudowa zbiornika paliwa. Zbiornik paliwa pod tymi blachami aluminiowymi jest wykonany z specjalnej masy gumowej. Wypełniony z taką gąbką. Można to porównać do gąbki normalnej, tradycyjnej gąbki z dużymi porami. Dlaczego akurat tak jest, a nie inaczej? Te zbiorniki po prostu są bezpieczne. Są bezpieczne dlatego, że w razie jakiegoś uszkodzenia zewnętrznego paliwo z tego zbiornika nie rozbryzguje się na boki. Po prostu może tylko wypłynąć. Są tutaj dwie pompy paliwowe, które mogą pracować razem, mogą pracować osobno. Włączanie tych pomp paliwowych odbywa się za pomocą włącznika jednego lub drugiego. I są filtry paliwowe. Filtr jeden, filtr drugi. Te filtry paliwowe pracują jednocześnie i mogą pracować również osobno. Są wszelkiego rodzaju w zasadzie możliwości, żeby stworzyć dwa obiegi niezależne. A jednocześnie może to
pracować, całe te dwa obiegi mogą pracować jednocześnie razem. Ta duża butla to nic innego, jak to jest butla wypełniona specjalnym płynem gaśniczym, halonem. Włączanie systemu gaśniczego, o którym zaraz może więcej powiem, odbywa się za pomocą przycisku. Odbywa się to po prostu za pomocą elektronicznego przycisku, który zostanie uruchomiony przez kierowcę lub pilota i w tym momencie cały halon zostanie wypełniony w karoserii, w komorze silnika, ponieważ dwie dysze, za pomocą dwóch dysz ten halon przepływa z tej butli do tych punktów bardzo ważnych w czasie ewentualnie jakiegoś nieszczęścia. Następny szczegół, który tutaj za chwilę zobaczymy, to jest pomieszczenie na akumulator. Jest to pomieszczenie całkowicie w zasadzie hermetycznie zamknięte za tą osłoną aluminiową. W otulinie odpowiedniego materiału miękkiego znajduje się akumulator przytwierdzony na stałe do podłogi bagażnika. Jak wiemy, że w czasie różnego rodzaju wypadkach czy jazdy po karkołomnych zakrętach, dziurach, akumulator może się odkręcić, może popękać. Dlatego jest taka skrzynka zrobiona hermetycznie szczelna, po to, żeby po prostu nie było żadnej możliwości wypłynięcia, zwarcia i wszelkich innych usterek związanych z prądem, elektrolitem i tak dalej. Takim bardzo ważnym szczegółem, który rzuca się w oczy w tym samochodzie, są pałąki czy rury, jakkolwiek to nazwać. W każdym razie są to elementy bardzo potrzebne w samochodach rajdowych. To służy po to, żeby karoseria nie uległa w czasie wypadku wielkiej, powiedzmy, znacznej deformacji. Chodzi tu głównie o to, żeby po prostu ciała kierowcy i pasażera nie były uszkodzone poprzez pogięty dach, drzwi, progi czy coś tam innego. Te rury są przyspawane na stałe do karoserii. One przenoszą wszelkie obciążenia, czyli zapobiegają złamaniu się samochodu. Te wszystkie punkty, które przenoszą największe obciążenia, są połączone w środku jeszcze tymi stalowymi rurami. Te rury, gdybyśmy mogli kawałek wyciąć i sprawdzić na jakimś urządzeniu, to one działają jak stal reserowa. One się wygną jak łuk i wrócą z powrotem do pozycji zero. Są specjalne materiały użyte do konstrukcji tego typu. W tym samochodzie taką rzeczą wystającą i rzucającą się w oczy to jest tylny spoiler. Ten spoiler w zasadzie porównywalny jest do statecznika w samolocie. Odgrywa tutaj niebagatelną rolę. Przy większych szybkościach, powyżej 100 na godzinę, powoduje lepsze trzymanie się tego samochodu na wierzchni. Również taki szczegół w zasadzie drobiazg, detal, ale warto o nim również parę słów powiedzieć. Zbiornik paliwa. Normalny zbiornik paliwa ma wlew paliwa otwierany, wyjmowany, odkręcany. Tu natomiast jednym ruchem wystarczy podnieść tylko dźwignię, przekręcić w bok, wyjąć korek paliwa i rzucić go po prostu. Nie upadnie na ziemię, jest zaczepiony na lince, która jest taką pamięcią, nawet jak kierowca czy serwis zapomni korek ponownie zamknąć. Uderzenie tego korka w karoserię tego samochodu da znać o sobie. W komorze silnika jest pełna rewolucja, jeśli chodzi o przeróbki różnego rodzaju. Takim największym szczegółem, który rzuca się w oczy, jest turbina. W tych samochodach Ford Sierra Cosworth turbiny są umieszczone wysoko, tuż pod maską, przy otworze w masce. Powoduje to po prostu lepsze chłodzenie tego urządzenia. Turbiny w czasie pracy osiągają bardzo wysokie temperatury. Temperatura spalin dochodzi do 1000 stopni. Temperatura spalin. Turbiny są po prostu białe. Białe, tak nagrzane do takiej temperatury, są w zasadzie przezroczyste. W nocy widać nawet wewnętrzne części turbiny. Wydawałoby się, że to jest po prostu bajka. Filtr oleju w każdym samochodzie seryjnym jest zamocowany przy silniku, bezpośrednio przy silniku. Tu natomiast jest zupełnie w innym miejscu, na zewnątrz, oparty, przymocowany do wzmocnienia bocznego. Po pierwsze, jest bardzo dobry dostęp do tego filtra, a najważniejszą rzeczą jest to, że dodatkowe jest chłodzenie oleju, bo ten filtr jest z dala od silnika i jest chłodzony poprzez powietrze wpadające przez nieszczelności atrapy przedniej, reflektora. Są tu różnego rodzaju wejścia pod maską,
które, powietrze, które ochładza przewody i filtr olejowy, bo temperatura oleju w tych samochodach jest bardzo wielka, osiąga nieraz temperaturę 180 do 200 stopni. Takimi elementami, które się rzucają tu w oczy pod maską silnika, są znowu rury. Ta rura niebieska w zasadzie nie waży nic, zero wagi. Zrobiona jest z specjalnego materiału. Służy ona po to, żeby kopuły zamocowania górnych amortyzatorów przednich, górne zamocowania amortyzatorów przednich, nie łamały się na skokach, przy jazdach szybkich po dziurach. Po prostu, żeby one nie schodziły do środka. Samochód seryjny tych rzeczy, tych elementów wzmacniających po prostu nie ma. Nie ma z uwagi na to, że samochodem seryjnym nie musimy jeździć, wręcz niewskazane jest jeździć po dużych nierównościach z dużymi szybkościami, tylko po prostu te nierówności przejeżdżamy wolno, spokojnie, oszczędzając samochód, opony i po prostu przyjemnie nam się przejeżdża przez takie dziury wolniej. Natomiast w sporcie tej możliwości niestety nikt z nas nie ma. Musimy odcinek dany pokonać w jak najkrótszym czasie. I każda dziura, która jest na tyle, że można ją przeskoczyć, przejechać, nikt na nie po prostu nie zwraca uwagi. Naprawdę duże dziury, które powodują złamania mimo tych rur, mimo tych wzmocnień, mimo wszystko odpowiednie dziury złamią. Złamią samochód, uszkodzą oponę, tarczę koła. Te niestety trzeba zapisać w odpowiednim zeszycie przez pilota i pilot musi odpowiednią informacją ostrzec kierowcę i kierowca w odpowiednim czasie po prostu te dziury ominie lub zwolni. Proponuję przejść teraz do wnętrza kabiny kierowcy pilota. Tu na pierwszym miejscu od razu widzimy inne fotele, inne pasy i w zasadzie wszystko inne. Brak dywanów, brak tapicerki podłogowej, brak chodników, brak tapicerki dachowej. Dlaczego? Dlatego, że w razie nieszczęścia, w razie pożaru samochodu, te rzeczy, które mogą się spalić, są już wyeliminowane. O tych fotelach mówi się, że są to fotele lotnicze. Te fotele z fotelami lotniczymi nie mają nic wspólnego. A to dlatego, że są przede wszystkim bardzo głębokie. Są otwory na pasy, które przechodzą obok przez boczne ścianki foteli. Ja może zademonstruję wsiadając i zapinając pasy. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ trzeba się podnieść do góry, wyjąć jeden pas, przesunąć tłum w lewo, wyjąć drugi pas, wcisnąć się głęboko bardzo fotel. Pasy te, które widzimy, pasy sportowe, są zamocowane w 5 punktach. Pierwszy punkt jest zamocowany pod siedzeniem kierowcy. Jest tu otwór specjalny, przez który są przewleczone i zamocowane przy podłodze. Następny pas boczny, lewy i prawy, to są już 3 punkty. I przepraszam bardzo, ale to są naprawdę kłopotliwe zapięcie tych pasów. Następne pasy, dwa górne, zamocowane są za plecami w 2 punktach i zamocowane są wszystkie w centralnej klamrze, która zostaje uruchomiana jednym tylko ruchem. Zestaw wskaźników. Wyeliminowany jest w ogóle szybkościomierz. Szybkościomierz jest wyjęty dlatego, żeby po prostu się nie bać. Nie bać szybkości, którymi się podróżuje. W jakimś stopniu jest to prawda, ponieważ jak się nie widzi, ile się na godzinę jedzie, jest to po prostu jakoś w taki tam sposób człowiek lepiej to odbiera. Po prostu wydaje mu się, że jedzie ciągle wolno. Brak szybkościomierza. Jest natomiast obrotomierz. Jest wskaźnik temperatury oleju, temperatury wody. Jest wskaźnik ładowania
paltomierz, jest wskaźnik poziomu paliwa, ilości paliwa w zbiorniku. Oprócz tego w tym samochodzie widać, że brakuje w ogóle kluczyków, brakuje stacyjki. Jest to urządzenie zastąpione dwoma takimi drobnymi, prostymi urządzeniami, przyciskiem, którym można uruchomić rozrusznik i włącznik prądu. Podwozie tego samochodu jest zupełnie inne, różniące się jak znacznie od podwozia normalnego samochodu turystycznego. Pierwszym takim elementem, który się rzuca w oczy, to jest płyta, osłona. Osłona silnika, osłona zawieszenia przedniego, osłona skrzyni biegów. Jest to duży, duży element, który zabezpiecza te wszystkie układy od jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Tarcza hamulcowa jest dwukrotnie większa od tarczy normalnego w normalnym samochodzie. Jest grubsza, kilkakrotnie grubsza od tej tarczy seryjnej. Poza tym jest to tarcza wentylowana. Oczywiście w samochodach turystycznych, w dobrych samochodach turystycznych, wszystkie tarcze hamulcowe, przynajmniej przednie, są wentylowane. Ale tutaj te tarcze są zupełnie inaczej zbudowane. Każdy element w zawieszeniu jest wyeliminowany, jeśli chodzi o gumy. Wszystko tu jest na tak zwanych unibolach, czyli na takich łożyskach stalowych. Ktoś spyta dlaczego. Metalowe łożyska nie mają żadnych przekłamań po prostu. I kierowca odczuwa jakiekolwiek zmianę między oponą a nawierzchnią. Poślizg lewy, prawy, boczny czy wzdłużny. Kierowca natychmiast to wyczuwa poprzez to, że nie ma tych elementów, które w jakiś sposób przekłamują. Skrzynia biegów w tym samochodzie jest skrzynią biegów specjalną, rajdową. W tej skrzyni biegów wyeliminowane są synchronizatory, tradycyjne synchronizatory, które powodują miękkie wkładanie, powiedzmy, biegów. Tutaj niestety każde włożenie biegów przez kierowcę odczuwa się w ręku. Jest to po prostu taki strzał, uderzenie w dźwignię, które powoduje włączenie biegów. Ta skrzynia biegów jest po prostu mocna, przynosi olbrzymie obciążenia. Zęby w tej skrzyni biegów są nieskośne, tak jak w normalnych skrzyniach biegów, są proste. Tylne zawieszenie również bardzo różni się od normalnego samochodu. Praktycznie nie ma nic tu wspólnego. Założenia są podobne, natomiast wykonanie, materiały, profile są zupełnie inne. Proszę zwrócić uwagę na wahacze. Wahacze są wykonane z specjalnego stopu lekkiego, jak bardzo mocne, mocniejsze od wahaczy stalowych, ale niestety dziesięciokrotnie droższe. To wszystko, co mówiłem o tym samochodzie, jest wykonane po to, żeby kierowca wraz z pilotem mógł pokonać odpowiedni odcinek specjalny w jak najkrótszym czasie i jak najbezpieczniej dobrnąć do mety i wygrać. W takiej pozycji nie da się jechać. Nie da się jechać szybko, bezpiecznie i przyjemnie. A niestety bardzo często widać, jak kierowcy uporczywie w takich pozycjach zasiadają za kierownicą i próbują prowadzić samochód
w ich mniemaniu bezpiecznie. Nie ma tu możliwości jakichkolwiek szybkiej reakcji kierownicą, nogą, żeby nacisnąć sprzęgło. Przeszkadza kierownica. Same minusy. Przejdźmy do pozycji prawidłowej, jaka powinna być. Zacznijmy od ustawienia fotela, kierownicy, od pozycji prawidłowej. Pierwszą rzeczą należy siedzenie cofnąć. Na taką odległość, gdzie będziemy po naciśnięciu lewą nogą pedału sprzęgła, mięśnie lewej nogi muszą pokonywać tylko opór pedału sprzęgła, a nie jeszcze dodatkowo, powiedzmy, wgniatać siedzenie i pokonywać opór gąbki, sprężyn i tak dalej. Teraz, jeśli chodzi o odległość między kierownicą a pozycją tułowia. I w tym wypadku trzeba to tak doregulować, żeby ręce leżały mniej więcej za 10, druga, za 15, trzecia. To w zależności jest również od kształtu, od konstrukcji koła kierowniczego, bo nieraz poprzeczki w kole kierowniczym są tak ustawione, że nie można trzymać za 10, druga, powiedzmy, korzystnie jest za 15, trzecia i odwrotnie. To w zależności od konstrukcji kierownicy. W tym wypadku ja zawsze trzymam ręce mniej więcej tak, jak w tej chwili widać. Można to przyjąć pozycję za 10, druga. Jeszcze muszę poprawić, ponieważ jeszcze gdzieś się czuję. Już w tej chwili z grubsza ta pozycja mogła być do przyjęcia. Dla mnie natomiast jeszcze coś mi tutaj nie pasuje. Także jeszcze będę musiał chwilę tutaj za parę czynności wykonać, żebym czuł się tak, jak powinienem. Dobrze jest, jak kierownica jest regulowana, góra-dół. W związku z tym tutaj natychmiast musiałem kierownicę podnieść do góry. Już mam tutaj odległość większą. O, teraz jestem w swoim samochodzie. Czuję się, że jestem do tego samochodu przypięty na stałe. Czuję w zasadzie, że mogę wykonać każdy ruch w każdej sekundzie, w ułamku sekundy, zareagować na każdą ewentualną przeszkodę. Należy pamiętać również o pasach. W wszystkich nowoczesnych samochodach pasy są bezwładnościowe. W związku z tym, jeśli chodzi o zapinanie tych pasów, na ten temat nie mamy w zasadzie wiele co do powiedzenia. Natomiast po zapięciu dobrze pamiętać o tym, żeby jeszcze górną część pasa pociągnąć i poczuć, że ten pas dolny dociska do naszego ciała poprzez ubranie, prawda? I puścić go. I resztę już pas załatwi już samoczynnie, ponieważ jest odpowiednia sprężyna, która naciąga cały pas jeszcze, ale na wstępnie jeszcze raz mówię, trzeba pomóc, żeby te dolne części poprzez te specjalne przepływowe uchwyty wstępnie naciągnąć. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, może być tak, tutaj pas luźny gdzieś tam się nam tutaj zakręci, chociażby jak w tej chwili za uchwyt do podnoszenia wlewu paliwa i jest niby wszystko dobrze, ale w razie jakiegoś nieszczęścia w tym wypadku w zasadzie ten pas nie działa, bo ten uchwyt puści dolny pas i leci całe ciało do przodu w czasie wypadku i jest nieszczęście gotowe. Najlepiej jak samochód użytkuje jedna osoba. W naszym życiu jest zupełnie inaczej. Wiemy, że samochodem jednym jeździ nie jedna osoba, jeździ dwie, trzy, a nawet i więcej osób. W związku z tym korekta pozycji kierowcy jest bardzo częsta. W związku z tym tu jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy najważniejszej również, mianowicie o ustawieniu lusterek bocznych i lusterka wstecznego. Ponieważ dobry kierowca, który panuje nad kierownicą, wie, co się dzieje przed samochodem jego, musi również wiedzieć, co się dzieje za jego samochodem. Proszę sobie wyobrazić, dojeżdżamy do skrzyżowania zimą. Jest bardzo ślisko, zaczynamy hamować z przodu, bo stoi przed nami jakiś tam samochód. I zatrzymaliśmy się. Ale w tym momencie ktoś za nami jadący zagapił się. Nie zauważył tego manewru, że my się zatrzymujemy. I zaczyna rozpaczliwie hamować, nie ma żadnego efektu. Efekt jest w końcu taki, że uderza w tył naszego samochodu. Zaczynają się problemy, rozpacze i tak dalej. Można tego było uniknąć. W jaki sposób? A w prosty. Widzimy, że przed nami stoi samochód. Jest bardzo ślisko.
Zatrzymujemy się od tego samochodu w odległości, powiedzmy, około 5 metrów. Nie jest to jakaś recepta, reguła, ale powiedzmy, około 5-6 metrów. I oglądamy, co się dzieje za naszym samochodem. Widzimy, że jakiś dojedzie, no, dojeżdża samochód, powiedzmy, albo szaleniec, powiedzmy, który jedzie bardzo szybko, zaczyna hamować, zaczyna się już ratować. Są już problemy z zatrzymaniem tego samochodu. My obserwujemy przez lusterko wsteczne. I w tym wypadku dostaje od nas prezent 5-metrowy na wyhamowanie swojego pojazdu. A to dlatego dostaje, że my wiemy o tym, że może być taka sytuacja. Przewidujemy o tym i kontrolujemy samochód przed nami i za nami. Czyli wiemy wszystko, co się dzieje przed i za naszym samochodem. A do tego są potrzebne dobrze ustawione, oczyszczone, wymyte lusterka boczne. Lewe, prawe i wsteczne. Jak należy kręcić kierownicą? Jest to bardzo ważny szczegół. Powiem więcej, jest to chyba najważniejszą i najważniejszą częścią szkoły, którą tutaj przedstawiam, szkoły jazdy, i wydaje mi się, że podstawową, bo wszystkie inne czynności nam nie wyjdą, jeżeli nie będziemy mieli opanowanego kręcenia kierownicą w sposób najszybszy, jaki tylko może być. Bo reakcja kierowcy to jest jedno, ale wykonanie później tych czynności musi być bardzo szybkie. Zdecydowane, szybkie, błyskawiczne wręcz. I jak to wygląda? Zapalę samochód, ponieważ ten samochód ma wspomaganie, w związku z tym lżej po prostu tą kierownicą będzie można obracać. Tak, więc jeśli chodzi o obracanie kierownicą, nie można kierownicą obracać tak, jak nas, przeważnie nas uczą w ten sposób. Tak zwane dojenie kierownicy. Albo obracanie kierownicą w ten sposób. Tak jak to robią zawodowi kierowcy nieraz. Po prostu robią taki zamach. Albo jeszcze inni jadą z ręką na szybie, albo z papierosem w ręku, jedną kierownicą obracają. Proszę sobie wyobrazić, teraz gdyby nastąpiła jakaś sytuacja trudna i trzeba było zrobić taki manewr, złapać kierownicą, rzucić inny bieg, zredukować, wyhamować. Co z papierosem? Pełna tragedia. Jeszcze inni ze zmęczenia jadą w ten sposób. Trzymając tu kierownicę. Ja wiem, że są zmęczeni. W tym wypadku trzeba stanąć, odpocząć, wypić kawę i usiąść dalej za kierownicą. I niestety trzymać. Zawsze trzeba kierownicą. Tak, czy to jest mała szybkość, czy jest duża szybkość. Zawsze musimy być przygotowani na najgorsze. Teraz pomówmy, jak prawidłowo powinno się obracać kierownicą. Więc kierownicą mówią, że nie wolno rąk krzyżować. Jest to kompletna bzdura. Wszystkie manewry najszybsze, jakie mogą być zrobione, to robi się zdecydowanie w sposób taki. Ręka prawa, powiedzmy, jest trzymana mocno, obraca kierownicą, powiedzmy, w lewą, prawa ręka, lewa natomiast jest trzymana kciukiem jeszcze i częścią czterech palców. Powrót jest błyskawiczny i zamknięcie tej ręki. W drugą stronę to samo. I powrót. Można to ćwiczyć. To jest ułamek sekundy. Można robić różne ewolucje w krótkim czasie. Natomiast drugą sprawą jest to, że jeżeli kierowca czuje, że ten skręt będzie za mały, a to wyczuje na pewno, to nie doprowadza do tego skrętu, bo w tym momencie jest trudno przełożyć tą rękę i złapać ją tu i pociągnąć dalej. Traci się już czas do tego niepotrzebny, więc kierowca musi przewidzieć, jak ma tą kierownicą obrócić. Czy wystarczy mu skrzyżowanie rąk, czy nie. Jeżeli nie wystarczy, to może znowu skorzystać z następnego momentu. Tutaj pokażę kręcenie kierownicą szybkie. Można i tak. Jedną ręką.
Odbywa się to w ten sposób. Poduszką ręki trzymamy mocno, naciskamy na dół i obracamy tak, że kierownica jest skręcona, ślizgając się na ręce. Pomagamy w sposób taki, że zamykamy rękę w momencie, jak kręcimy. Tu już tracimy kontakt, bo już nam przeszkadza ułożenie ręki, więc podnosimy palce, przekładamy, znowu łapiemy i kręcimy. To jest jedną ręką kręcenie kierownicą. Druga w tym czasie może, załóżmy, zmieniać biegi, może hamować ręcznym hamulcem, bo też takie są przypadki. Proszę zobaczyć. Tu biegi wkładam. Hamuję hamulcem ręcznym i kierownicą cały czas kręcę. Z tym, że nie zalecam kręcenia jedną ręką, ponieważ jest to trudne i trochę niebezpieczne, bo jeżeli ktoś tego nie potrafi dobrze zrobić, może, załóżmy, ręka się sunąć z kierownicy, no i nieszczęście gotowe. Musi być do tego odpowiednia kierownica z odpowiednią skórą albo rękawice, ponieważ tradycyjne kierownice są robione z plastyku, są bardzo śliskie, ręce spocone i wtedy ten manewr wykonania tego typu manewr jest w zasadzie trudny i praktycznie nawet niemożliwy. W związku z tym musi być albo dobra kierownica, albo dobre rękawice i to można wykonać wtedy. Natomiast jeżeli tego nie ma, to należy stosować mimo wszystko kręcenie kierownicą dwoma rękoma. I można skorzystać z tego sposobu do skrzyżowania ręki lub ewentualnie wcześniej już zacząć odrywać tą lewą rękę z dołu, przenosić ją na górę, ściągamy tą lewą rękę na dół, a ta już jest przygotowana do dalszego kręcenia. Ciasnych, mniej ciasnych, jest torem jazdy. I ten tor jazdy, gdybyśmy, to może w sposób bardziej taki wyraźny chciałbym Państwu opowiedzieć, to może narysujmy taką drogę. Wykonywanie zakrętów z poślizgami. Jak to należy zrobić? Gdy chcemy mimo wszystko pokonać dane odcinki drogi jeszcze szybciej, w związku z tym musimy świadomie wprowadzić nasz samochód w poślizg. W poślizg oczywiście kontrolowany.
wjeżdżamy w zakręt, przypomnę tutaj, że jedziemy samochodem z napędem na tylne koła. Wjeżdżamy w zakręt, powiedzmy, prawy. Tor nasz jazdy jest już z góry zaplanowany, czyli ścinamy zakręt, zakręt jest oczywiście widoczny, ścinamy zakręt, jedziemy z większą szybkością, taką, że już czujemy, że samochód zaczyna się uślizgiwać, czyli tylne koła zaczynają wchodzić w poślizg w prawym zakręcie, oczywiście tylne koła, tylna część naszego samochodu ucieka na zewnątrz. My mamy takie odczucie, trzymając kierownicę nieruchomo, to w pewnym momencie nasz samochód zacznie się kręcić. W tym momencie musimy zareagować natychmiast, żeby się właśnie nie obrócił. Dodając lekko gazu, wprowadzamy w poślizg taki zdecydowany i w tym momencie skręcamy kierownicę w lewo. Kontrujemy w lewą kierownicę, czyli samochód jest... Koła samochodu przednie są ustawione wzdłuż osi jezdni, czyli obojętnie jak tył będzie się znajdował w stosunku do osi jezdni, bardziej na zewnątrz, mniej na zewnątrz, to koła przednie zawsze są idealnie ustawione w linii osi jezdni. Jeżeli chcemy ten poślizg tylnych kół zwiększyć, zrobić dłuższy, głębszy, bardziej na zewnątrz, więc dodajemy troszeczkę więcej gazu. Wtedy natychmiast czujemy, że tylne koła nam uciekają na zewnątrz, zdecydowanie. Jeżeli będziemy jeszcze mimo to dodawać więcej gazu, to ten kąt całego naszego samochodu w stosunku do osi jezdni będzie jeszcze większy, czyli bardziej na zewnątrz będą uciekał tył naszego samochodu. Jeżeli chcemy zmniejszyć ten poślizg, bo już widzimy, że on jest za duży, niepotrzebny, zaczyna uciekać już na pobocze, w tym momencie zmniejszamy, zdejmujemy lekko z gazu nogę. To nie znaczy, że natychmiast zdejmujemy całkowicie, bo skutek będzie taki sam jak przy dodaniu gazu. Bo jeżeli zdejmujemy natychmiast nogę z gazu, to silnik nasz zahamuje tylne koła, tak jakbyśmy zahamowali ręcznym hamulcem. A co spowoduje natychmiast również zerwanie przyczepności i poślizg będzie jeszcze większy. A tu przed chwilą mówiłem, że chcemy zmniejszyć poślizg. W związku z tym, przypominam, nie możemy całkowicie nogi z gazu zdjąć, tylko minimalnie ująć tak, żeby koła tylne naszego pojazdu złapały kontakt z nawierzchnią. Poślizg kontrolowany w zakręcie musi być bardzo płynny. Nasz samochód powinien raz wejść w poślizg, odpowiedni kąt stworzyć, właśnie stwarzamy gazem, i cały zakręt pokonać jednym równym ciągiem. Jeżeli widzimy, że w zakręcie samochód nasz zmienia minimalnie kąt, raz mniejszy, raz większy, jest to ewidentny błąd kierowcy. Natomiast o biegi, to w czasie pokonywania takiego zakrętu poślizgiem w zasadzie nie powinno się zmieniać biegów. Po prostu przed takim zakrętem musimy z góry już określić, z góry już zaplanować włożenie biegu odpowiedniego i tym biegiem powinniśmy pokonać cały ten jeden zakręt. Jeśli chodzi o hamulce, również nie ma mowy o hamowaniach. Po prostu hamując, zmieniamy w ogóle kąt, zmieniamy zachowanie się samochodu, zrywamy przyczepność. No różne historie zaczynają nam się pokazywać, odczuwać. Będziemy różne sytuacje, jeżeli użyjemy hamulec. Jest to zguba. Przeważnie jest to od razu zguba dla kierowcy. Po prostu musimy wjechać z szybkością w zakręt już taką, przewidzieć, lepiej jak ona będzie mniejsza i zwiększając ją lepiej w zakręcie nawet. Wtedy uzyskując ten poślizg, jeżeli jest szybkość za mała, to przyspieszymy, będziemy mieli większą szybkość w zakręcie, jest to dopuszczalne. Natomiast nigdy się nie robi tak, że w zakręcie zaczynamy hamować. Po prostu jest to błąd kierowcy. Nie powinno się w zakręcie hamować. Kierowca, powiedzmy, popełnia błąd tego typu, że dodaje za dużo gazu. Wchodzi w zakręt, jest poślizg, jeszcze więcej gazu daje, poślizg
większa, większy kąt, jeszcze większy, mimo to gazu kierowca nie odejmuje i w tym momencie zaczyna nam samochód obracać się. Czyli tył, jak to mówią, wyprzedza przód. W tym momencie jest ratunek tego typu, że można natychmiast użyć ręcznego hamulca. Czyli ciskamy lewą nogą szybko sprzęgło, pociągamy prawą ręką za hamulec, blokujemy tylne koła. Tylne koła zaczynają nam uciekać jeszcze bardziej na zewnątrz, czyli ten pośród zostaje jeszcze bardziej pogłębiony i w tym momencie zdejmujemy rękę z hamulca ręcznego, spuszczamy hamulec ręczny, dodajemy lekko gazu, oczywiście puszczając sprzęgło i auto pod innym kątem zaczyna atakować zakręt i wchodzić w ten zakręt. No, brakuje nam trochę umiejętności. W tym momencie polecam, jest to bardzo skuteczne wyjście z takiej sytuacji, wciśnięcie natychmiast sprzęgła. Wciśnięcie sprzęgła powoduje to, że rozłączamy napęd między silnikiem a tymi kołami. Rozłączamy napęd i w tym momencie koła bardzo precyzyjnie i bardzo szybko ułożą się do nawierzchni, złapią przyczepność i w tym momencie czujemy, że nasz samochód zaczyna nas słuchać. Hamować możemy kilkoma sposobami. Hamowanie niewłaściwe to jest taki sposób, powiedzmy, najgorszy, którego nie polecam. Czy to będzie shooter, czy to będzie asfalt, mokry, suchy asfalt, nie ma większego znaczenia w tej chwili, ale na pewno hamować nie możemy, blokując, całkowicie blokując wszystkie cztery koła. Wtedy nasze auto niestety drogę hamowania ma bardzo, bardzo długą. Nie należy hamować w sposób taki, przypominam, blokując cztery koła naraz. O hamowaniu najskuteczniejszym opowiem na końcu. Natomiast hamowanie prawidłowe, takie, które polecam, takie hamowanie w zasadzie w niezłym stopniu, powiedzmy w 80%, wspaniale organizuje te hamowanie system ABS. Po prostu ten system tak pracuje, że nie blokuje żadnego z kół, czyli hamuje prawidłowo. Z tym, że muszę tu powiedzieć, że ten system nie jest lepszy od człowieka. Dobry kierowca po prostu ma o wiele większe wyczucie i o wiele szybciej zahamuje po prostu bez tego systemu. Generalnie ten system uważam, że jest znakomity dla wszystkich kierowców, dla kierowców powiedzmy przeciętnych. Ci wszyscy inni, którzy mają większe doświadczenie, twierdzę, że zahamują dużo, dużo skuteczniej. Hamowanie najskuteczniejsze jest hamowanie, no mówię o tym, hamowanie pulsacyjne. Hamowanie pulsacyjne to nie znaczy, że odrywamy nogę z hamulca, naciskamy, odrywamy, naciskamy. To jest zupełnie inne hamowanie. Hamowanie pulsacyjne to jest takie, że stwarzamy nacisk na hamulec tak, że koła są na granicy poślizgu, ale nie ślizgają się. Na granicy poślizgu, jeszcze raz przypominam, ale nie wchodzą w poślizg. I w tym momencie, jak już zaczynają prawie, że się ślizgać, w tym momencie jest zmniejszona siła hamowania, zmniejszona siła nacisku na pedał hamulca, czyli koła są po prostu na moment zwalniane, ale tylko na moment. Jeżeli to w procentach byśmy ujęli, to powiedzmy na 5-10% są zwalniane. Czyli one dalej hamują, ale minimalnie są zwalniane. Następnie znowu jest te 10% dodawane, czyli znowu jest pełna praca, pełny nacisk tych przednich kół, znowu do momentu stworzenia, że prawie znowu zaczynają się ślizgać. Ale jeszcze raz przypominam, nie ślizgają się. Tu na filmie widzimy, że te koła zaczynają stawać w miejscu. To jest po prostu specjalnie zrobione, żeby uświadomić dla kierowcy, że o to chodzi.
gdybyśmy stworzyli wykres tego hamowania, to te siły hamowania są większe, troszeczkę mniejsze, większe, ale nigdy nie są takie, że koło jest całkowicie zablokowane. Hamowanie jeszcze skuteczniejsze do hamowania pulsacyjnego, hamując na szutrze, to hamowanie z ustawieniem samochodu bokiem do kierunku jazdy. Pod kątem powiedzmy 40-30 stopni, ale nie na wprost powiedzmy drogi. Dlaczego akurat takie hamowanie jest najskuteczniejsze? A to dlatego, że samochód w tym momencie, jeszcze raz podkreślam, chodzi tu o hamowanie na szutrze, czy na podłożu o nawierzchni miękkiej. Będzie jakaś ta droga leśna, jakiś żwir, nieważne. W każdym razie nie jest to droga utwardzona, twarda, betonowa, asfaltowa, czy powiedzmy kostka. Więc na takiej drodze szutrowej samochód ustawiony w kierunku jazdy bokiem ryje w ziemi, tworząc cztery kolejny. I to jest tak, że jeżeli jest w lewym zakręcie, załóżmy, musimy zahamować, to najszybciej ten lewy zakręt, w tym lewym zakręcie ustawić samochód do kierunku jazdy prawą stroną. No bo już mamy częściowo ten samochód ustawiony pod kątem do kierunku jazdy. I wtedy ten samochód trzeba w ułamkach sekund, dosłownie w ułamkach sekund, przestawić w drugą stronę. Wychodzimy w zakręt lewy, prawy bok do kierunku jazdy w tym momencie jest, pogłębiamy, dodając lekko gazu. Widzimy, że w tym momencie już jest za dużo. W tym momencie skręcamy kierownicą mocno prawo, ręczny hamulec, wcześniej sprzęgło i w tym momencie przerzucamy samochód w drugą stronę. I jak samochód przechodzi na drugą stronę, na lewy bok do kierunku jazdy, w tym momencie hamujemy nożnym hamulcem po to, żeby ten moment wykorzystać do maksimum. Hamujemy czterema kołami. I to jest hamowanie, którego może nie polecam dla użytkowników, bo jest to hamowanie, którym posługują się zawodnicy, którzy po prostu ścigają się w rajdach, wyścigach, w autokrosach. Te hamowania są najskuteczniejsze. Jeśli chodzi o hamowanie, podkreślam jeszcze raz, na nawierzchniach szutrowych. Jeśli chodzi o hamowanie na nawierzchniach asfaltowych, nieraz jest taki moment, że hamowanie pulsacyjne po prostu też nie załatwi sprawy, czyli za późno żeśmy się zorientowali, za późno doszło do hamowania i nawet hamowanie pulsacyjne zakończy się niestety na końcu uderzeniem w jakąś tam przeszkodę. W pewnym momencie trzeba puścić nogę z hamulca. Puścić po to, żeby ten przód, żeby przednie koła złapały przyczepności, żeby zaczęły się układać do jezdni, żeby po prostu dogadały się z jezdnią, po prostu zaczęły te koła trzymać i samochód zaczyna skręcać. Pół metra, 20 cm przed przeszkodą, nieważne, ale nie uderza ten samochód w przeszkodę. Tylko wolniutko widać, jak ten samochód zaczyna łapać, zaczyna reagować na naszą skręconą kierownicę. Samochód omija przeszkodę, wtedy możemy powiedzmy jeszcze powtórzyć ten manewr hamowania pulsacyjny. Zatrzymamy się za przeszkodą, ale na pewno nie na przeszkodzie. Trzeba mieć tyle odwagi, tyle przytomności, żeby po prostu wykorzystać jeszcze ten jeden sposób, wykorzystać jeszcze tą jedną szansę, tą ostateczną szansę, żeby puścić hamulec i pokierować kierownicą w lewo lub w prawo, żeby ominąć tą przeszkodę, żeby po prostu nie doszło do spotkania się z nią. Podsumujmy. Na nawierzchniach szutrowych możemy hamować, stawiając samochód bokiem. Droga hamowania jest wtedy najkrótsza. W każdej sytuacji polecamy hamowanie pulsacyjne, w razie potrzeby z ominięciem przeszkody. Hamowanie z zablokowaniem kół zwykle kończy się źle. Droga hamowania jest dłuższa niż odległość od przeszkody. Rezultat widoczny. Szerokiej drogi.
Marian Bublewicz, Ryszard Rzyszkowski. Dwaj ludzie w Fordzie Sierra Cosworth. Pan za kierownicą, pański pilot obok. Na czym polega jego funkcja? Czy jest panu potrzebny? Może zacznę od tego. Na wyścigach płaskich, wyścigach górskich, zauważyliście państwo, jeździ jeden kierowca. Jedna osoba prowadzi samochód z dużą szybkością. Ale tam zakrętów na wyścigu górskim czy płaskim jest niewiele. Można je zapamiętać. Natomiast jeśli chodzi o rajdy, jest niemożliwością zapamiętania wszystkich zakrętów, które należy pokonać. Pokonać bardzo szybko, bezpiecznie, a jednocześnie najszybciej jak tylko można. W związku z tym rola pilota jest tutaj bardzo duża. Powiem, wynik, który zdobyty jest przez załogę w naszym świadku, dzieli się 50-50, 50% kierowca, 50% pilot. Chodzi tu mi o zasługę w uzyskaniu tego wyniku. Wyobraźmy sobie mgłę. Rajd we mgle, noc, nic nie widać. W zasadzie koniec maski, nic poza tym. I w tym wypadku pilot, dobry pilot, ma bardzo dużą rolę do spełnienia. Przecież on dyktuje tempo jazdy, on dyktuje wszystkie zakręty, wzniesienia, hamowania. W zasadzie słychać tylko, a nic nie widać. I kierowca mimo wszystko jedzie bardzo szybko. Średnią szybkość na takim odcinku, powiedzmy o średnich zakrętach, uzyskuje w granicach 70, 80, 90 na godzinę, w zasadzie nie widząc. A to dlatego tak szybko jedzie, ponieważ pilot jest tak dobry, tak wspaniale dyktuje, w odpowiednim czasie podaje wiadomości, odpowiednie tempo utrzymuje, no i tu zaufanie, jeszcze raz zaufanie. Brak zaufania, nie ma po prostu szybkiej jazdy w warunkach takich chociażby jak we mgle. Lewy pełen do trzyga, do prawego trzyciąć. Zaszczytem stopro w tej ciąć. Zaufanie można byłoby ewentualnie ująć w takiej skali, powiedzmy 10-punktowej. 10 punktów to jest te pełne zaufanie, 100-procentowe powiedzmy, no i jeden punkt minimalne zaufanie. I tak, z pilotem, takim jak jest Rysiek Rzyszkowski, ta skala jest oczywiście punktowana 10. Natomiast z każdym innym pilotem, powiedzmy nawet dobrym, to te zaufanie jest minimalnie mniejsze. Powiedzmy w skali tej 10-punktowej 7-6. Ale to zaufanie się nabywa. Po przejechaniu jednego, drugiego, trzeciego, czwartego odcinka to zaufanie rośnie. Dochodzi na pewno też wysoko. Może nie do 10, ale dochodzi do 9. Żeby uzyskać tą skalę maksymalną, trzeba lata razem jeździć wspólnie i zdobywać obustronne zaufanie jeden do drugiego. Zaufanie to nie wszystko. Oprócz tego pilot musi wiedzieć, co ma powiedzieć. Musi zapisać każdy szczegół. I to wszystko odbywa się na treningu. Mamy czasu dosyć dużo, bo przed każdym rajdem wyjeżdżamy w granicach 5-6, a jak trzeba to i 7-8 dni wcześniej. I we dwójkę samochodem treningowym opisujemy dokładnie każdy szczegół, każdy zakręt, każde zniesienie. Wszystkie wartości dotyczące zakrętu, jak pokonywać. W naszym przypadku mamy opis to mniej więcej skonstruowany w sposób taki, że nie opisujemy na biegi, tak jak się załóżmy kiedyś opisywało, że załóżmy zakręt lewy, pokonujemy na biegu trzecim. My to opisujemy w sposób taki bardziej uproszczony. Każdy zakręt jest to jakiś profil i ten profil jest odzwierciedlany cyfrą. Powiedzmy u nas cyfra 5 oznacza łagodny łuk. Cyfra 1 oznacza bardzo ostry zakręt, pod kątem ostrym. I w ten sposób dobieramy jeszcze do tych symboli, do tych liczb dotyczących zakrętów, dobieramy jeszcze takie drobiazgi, które jeszcze między 2 a 3 powiedzmy, jeszcze jest jakaś tam rzecz, którą można podnieść szybkość. Powiedzmy 2,1, 2,4. Oczywiście nie piszemy tego, ale to w sposób taki opisujemy, że dajemy do tego gaz, pełny gaz, uwagę, zakręt zaciśniający, rozluźniający, no wiele, wiele szczegółów. Na ten temat można było rozmawiać godzinami. Czasu jest niewiele, w związku z tym ten opis jest tak precyzyjny, że w zasadzie mówi wszystko. Pilot, mówiąc dla mnie informacje partii zakrętów, w zasadzie jest dla mnie jednoznaczna. Dokładnie wiem, o co chodzi. Teraz wyobraźmy sobie, gdyby pilot zmienił nawet kolejność tej informacji, odwrócił dwie informacje i odwrotnie podał. W tym momencie ja zareaguję natychmiast hamulcem, zdjęciem nogi z gazu. Po prostu jest to coś nie tak. Czyli, mówiąc krótko, jest
ten zapis zakodowany w moich myślach i on musi być podawany w odpowiedniej kolejności. Złożyło, że akurat Ryszard Rzeszkowski jeździł z wieloma kierowcami, mówiąc krótko, z najlepszymi kierowcami w Polsce, począwszy od Sobisława Zasady, poprzez Adama Smorawińskiego, Andrzeja Jaruszewicza, Maćka Stawowiaka i wielu, wielu innych kierowców, z którymi miał szczęście jeździć. A ja miałem szczęście, żeby jeszcze jeździć również z Ryszardem Rzeszkowskim. Na początku był to dla mnie stres, ponieważ wiedziałem, że umiejętności moje są bliskie praktycznie zeru. Natomiast jego wiedza o prowadzeniu samochodu była wielka, ponieważ wiedział, jak jeżdżą ci kierowcy najlepsi w kraju. I ja musiałem się do tego dostosować. Robiłem wiele błędów na początku, teraz pewnie też jakiś tam robię, ale już jest ich zdecydowanie mniej jak kiedyś. I dzięki temu udaje nam się po prostu w niektórych rajdach wypadać nieźle. Oczywiście już przed startem odpowiednia taktyka jest ustalana razem, wspólnie z Ryszardem lub z pilotem innym. Ostatnio startowałem w rajdzie Złote Piaski z Grzegorzem Gacem. Ustalamy jakąś taktykę, wstępne wyliczenia, na jaką pozycję w klasyfikacji generalnej stać nas tym sprzętem, naszymi umiejętnościami, z naszym serwisem i wiele, wiele innymi jeszcze rzeczami, które są bardzo ważne w rajdzie. I te wstępne nasze, załóżmy już, plany próbujemy realizować. I w pewnym momencie po paru odcinkach specjalnych, załóżmy, są jakieś takie sprawdziany, czy to jest zgodnie z naszym planem, czy nie. Może być tak, że trzeba przyspieszyć, bo przeciwnik, który jest przed nami jeszcze w punktacji, jest niewiele, jest w zasięgu ręki. W związku z tym wiemy dokładnie, czy możemy, czy nie. I często się zdarza, że przyspieszamy i po prostu zdobywamy następne miejsce wyższe w punktacji, w klasyfikacji rajdu. Ale nieraz jest tak, że po prostu ustalamy, że niestety nie stać nas na to, żeby przyspieszyć, bo jest to bardzo niebezpieczne. W związku z tym odpuszczamy miejsce dobre, powiedzmy drugie miejsce, tak jak to było na przykład w tamtym roku na rajdzie Bohemia w Czechosłowacji. Byliśmy na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, spadł duży deszcz, nie mieliśmy odpowiedniego ogumienia, startowaliśmy samochodem z tylnym napędem, były dosyć głębokie kałuże, auto w zasadzie powyżej 120 na godzinę, nie utrzymywało się na drodze. A trzeba było jechać było dużo, dużo szybciej, żeby utrzymać tą drugą pozycję. I w związku z tym było to już niebezpieczne. Ponieważ deszcz padał wciąż i nie było żadnej nadziei, żeby przestał padać. W związku z tym musieliśmy odpuścić miejsce drugie, zrezygnować z miejsca drugiego, żeby być bezpiecznym, dojechać bezpiecznie do mety i zająć miejsce trzecie. Także taktyka jest w zasadzie w każdej minucie, po każdym odcinku specjalnym jest cały czas kontrola naszych konkurentów, jeśli chodzi o czasy uzyskiwane na odcinkach i natychmiastowa z naszej strony reakcja. Albo przyspieszamy, albo opóźniamy, albo jedziemy równo. Także cały czas myślimy, to nie są dwaj szaleńcy za kierownicą i drugi obok, którzy jadą byle szybciej i jak największą przewagę zdobyć nad konkurentami. Jest to pełna profesja, jest to planowana jazda szybka, wolna, pełna taktyka, taka jaka powinna być w każdym zespole. Lewy na prostej. Lewy pełen do 3 gazów. Do prawego 3 ciąć. Zaszczytem 100 prostej ciąć. 100 prostej ciąć. Do lewego 3 gaz na szczycie. 50 prostej. 120 ciąć. Zaszczytem 50. Marian Bublewicz, wicemistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, swoją sportową karierę rozpoczynał na początku lat 70. W latach 70-72 był dobrze zapowiadającym się zawodnikiem motokrosowym w klasie 125 cm
wywalczył tytuł wicemistrza Polski. Trzeci sezon motocyklowy przerwał poważny wypadek i półroczna rekonwalescencja. Być może właśnie to zderzenie z ciężarówką spowodowało, że Marian Bublewicz zdecydował się przesiąść do samochodu. Do sportu samochodowego wszedł przebojem. W barwach Stomilu Olsztyn już w 1974 roku wygrywał rajdy okręgowe i strefowe, zdobywając rajdową licencję. Początkowo startował Fiatami 1300, potem 1600 w grupie drugiej z przeróbkami. Był dobrym mechanikiem. Samochody przygotowywał osobiście. W roku 1977, pokonując wielu znanych kierowców, zajął drugie miejsce w rajdzie warszawskim samochodem Polski Fiat Monte Carlo 1600. W latach 79-82 Bublewicz jeździł Oplem, a w 83 roku FSO zaproponowała mu starty fabrycznym Polonezem. Kto nie zaznał tego szczęścia, mówi Bublewicz w jednym z wywiadów, nie ma pojęcia, co to znaczy mieć wszystko przygotowane przez wybitnych, doświadczonych mechaników. Przestałem wreszcie okłamywać najbliższych, ile naprawdę wydawałem na ten sport. W 83 roku, dzięki sukcesom w rajdach Złote Piaski i Dunaju, Marian Bublewicz został wpisany po raz pierwszy na listę kierowców priorytetowych grupy B. Kolejny rozdział kariery to starty Mazdami i kontrakt sponsorski z Marlboro. Mamy tak dużą przewagę, że nie musimy się aż tak bardzo mocno ścigać. A chcielibyśmy ten upragniony tytuł dowieść do mety. Czy w związku z tym trzeba założyć, że to ostatnio straconkę z góry przegracie z kimś? O, na pewno. Na pewno? Na pewno. Poddajemy się dlatego, że nie ma potrzeby. Rozsądek zwycięża. Czy to zasługa pana, panie Ryszardzie? Nie. I moja, a głównie Mariana. Do Vatanena, Biasona i Sainza dołączył Marian Bublewicz. On już też nosi biało-czerwony kombinezon. Sportową karierę zaczął w 1968 roku, startując na motorze SHL 175. Potem jeździł już na czterech kołach Opla Kadeta, Fiatów i Polonezów. Ostatnie trzy sezony Mazdą. Dziś zaprezentował nowy wóz Ford Sierra Cosworth. Popularny bubel wraz ze swymi pilotami Jackiem Lewandowskim i Ryszardem Rzeszkowskim planują w tym roku starty w Mistrzostwach Europy i Polski. Szerokiej drogi i spełnienia marzeń, czyli udziału w rajdzie Safari. Pasja sportowa Mariana Bublewicza przestała być w ciągu ostatnich sezonów sprawą jego indywidualnych sukcesów. W opinii środowiska sportowego właśnie on spowodował, że w polskim sporcie samochodowym po latach stagnacji coś zaczęło się dziać. Dzięki sukcesom i ustawieniu bardzo wysoko poprzeczki w krajowej rywalizacji zmusił tych, którzy chcieli się z nim ścigać, do rzetelnej pracy i wysiłków. Zaowocowało to powstaniem profesjonalnych zespołów rajdowych i pojawieniem się na trasach polskich rajdów aut na poziomie Mistrzostw Świata producentów. Marian Bublewicz, według ostatnich sondaży, osiągnął popularność, jaką zyskał w swoim najlepszym okresie Sobiesław Zasada. To z kolei owocowało kolejnymi kontraktami i możliwością startów, być może nawet w wymarzonym Safari. Już w 1984 roku, podczas wywiadu dla dziennika Pojezierza, mistrz Polski zapytany o możliwość błędu kierowcy czy pilota mówił: to praktycznie nie wchodzi w rachubę. Muszę wierzyć w swoje umiejętności, tak samo jak mam zaufanie do Ryśka Rzeszkowskiego. Boję się natomiast usterek technicznych samochodu, które dla wielu kończyły się tragicznie. Na pytanie, czy po kolejnych wypadkach kolegów i własnych nie ma dość tego sportu, odpowiedział: człowiek na pewno przeżywa tragedię, ale zawsze ma nadzieję, że jego one ominą. Nie ma to jednak wpływu na sposób prowadzenia wozu i pokonywania odcinków trasy. Ludzie mówią, że takim samochodem nie można przegrać. Jakie jest pana zdanie?
No na pewno mają troszeczkę rację, ale ten samochód jest tak niebezpieczny w prowadzeniu, bo to jest napęd na tylne koła. W związku z tym, mówiąc szczerze, nigdy pewny nie jestem, czy szczęśliwie dojadę do mety. Czy miał pan jakiś trudny moment dzisiaj? Tak, na ostatnim teraz odcinku, na przedostatnim nawrocie, nigdy tam piachu nie było, odkąd startuję chyba od lat 10, raptem się pokazał tam piach, nie wiem dlaczego. Bardzo mocno mnie zarzuciło, wyprowadziłem na szczęście, no i jestem tutaj. Ale rzeczywiście jechałem bardzo wolno, a mimo to przeżyłem drobny wstrząs. Jaki jest pana plan, zamiar na ten rok? W tym roku chciałbym zdobyć jak najwięcej punktów do Mistrzostw Europy. W tej chwili, dosłownie przed chwilą widziałem klasyfikację. Po Złotych Piaskach znajdujemy się w tej chwili na 7 miejscu z dorobkiem 240 punktów. No jest to przyjemnie, żeby zostać tak już na stałe w tej dziesiątce. W sezonie 1993 Marian Bublewicz został wpisany na listę priorytetowych kierowców grupy A jako jedyny zawodnik z byłej Europy Wschodniej. Nareszcie dotarłem do mety nie tego rajdu, ale do mety całych rozgrywek w tym sezonie. Do tego sezonu przygotowywałem się przez, może zabrzmi to troszeczkę dziwnie, ale przez 20 lat. Wiedziałem, że nastąpić musi taki sezon, taki rok, w którym będzie mi się wszystko układało. Podporządkowałem całe swoje życie prywatne, rodzinę, znajomych, krewnych, wszyscy mi pomagali. Każdy jak tylko mógł. I udało się, bo jeżeli ktoś by spytał, powiedziałby na początku sezonu, że w Mistrzostwach Europy zdobędę miejsce drugie, to prawdopodobnie wyśmiałbym go, nie uwierzyłbym absolutnie w to. A jednak można. Trzeba tylko mocno chcieć i rzeczywiście podporządkować wszystko, co jest tylko możliwe w tym kierunku i można osiągnąć taki wynik. I udało się. Ryszard Rzyskowski składa doświadczenie, żeby dalej jeździł. Proszę Państwa, tu mamy zwycięzców Mistrzowie Polskiej Grupy A9. Po raz ostatni rozmawialiśmy z Marianem Bublewiczem kilka tygodni temu w jego rodzinnym Olsztynie. Opowiadał nam z pasją o przygotowaniach do testów nowego samochodu Escorta Cosworth'a. 30 stycznia... Ten samochód będzie już gotowy do testów. Wybieram się właśnie samolotem do Belgii, żeby ten samochód przetestować, dopracować, doregulować. I w najbliższym czasie, czyli 20 chyba lutego, ten samochód już wystartuje w rajdzie zimowym, zaliczanym do Mistrzostw Polski jako pierwsza eliminacja w naszym kraju. Nowego samochodu nie udało się jednak skompletować na czas. Marian Bublewicz wystartował w rajdzie zimowym na pożyczonym z Belgii Fordzie Cosworth z napędem na 4 koła. W tym rajdzie triumfował 7-krotnie. Doskonale znał trasę. No, mówiliśmy o tej czwórce, kochani. Podczas 5. odcinka specjalnego Lądek-Zdrój – Złoty Stok jego samochód uległ poważnemu wypadkowi.
mimo wielogodzinnej walki lekarzy o życie, zmarł. Odszedł wspaniały człowiek, ulubieniec publiczności, wybitny zawodnik, wicemistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski, Marian Bublewicz.